Władcie, honorowy obywatelu naszego miasta, księże prałacie, proboszczu katedry, panie senatorze, panie pośle, żołnierze kombatanci, szanowni państwo. Bardzo długo musieli czekać żołnierze Polski podziemnej, którzy w 1945 roku nie złożyli broni. Prawie 70 lat. Mamy jeszcze w naszej historii takich i białych, niektórzy mówią czarnych, plam bardzo dużo. Nie wolno nam dzisiaj mówić, zastanawiać się, czy mieli jakiekolwiek szanse na zwycięstwo, po co walczyli. Związek Radziecki z sojusznikami wojnę wygrał. Rosjan kilkaset tysięcy w Polsce, żeby komunistów umocnić, żeby utrzymali się u władzy. To po co oni walczyli? Nie wolno tak nam mówić. Wszyscy pamiętamy, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II był na Westerplatte, to powiedział do młodzieży, że nie wolno się od razu poddać, jeżeli nawet wie się, że się przegra. Trzeba wierzyć w swoje wartości, w siebie i trzeba walczyć. Ponieśli bardzo wielką ofiarę. Dopiero teraz odnajdujemy ich groby. Bardzo dobrze, że tak się medycyna sądowa, genetyka rozwinęły, że po prawie 70 latach mogą powiedzieć, kto na tej łączce na cmentarzu Powązkowskim został pochowany. I pan prezydent Bronisław Komorowski wczoraj spotkał się z rodzinami tych 12 zidentyfikowanych w ostatnim czasie. Ta historia po 1945 roku nie toczyła się tylko na Wileńszczyźnie, w Białostockiem, na Lubelszczyźnie, w Kieleckiem, w Warszawie, na Rakowickiej, w Łodzi, na Anstata. Toczyła się tutaj też w Łowiczu. I to tak może najmłodszym tutaj harcerzom i młodym warto przypomnieć. Jest z nami ksiądz Stefan Wysocki, uczestnik jeden, już jedyny z 11 harcerzy, którzy piękną akcję pod Łowickim Arsenałem przeprowadzili. Szli alejkami od pomnika przed gimnazjum numer 1 w stronę Kurkowej do więzienia. Tam jest tablica. To niedaleko stąd. Jest z nami pani Stefania Fabiańska, żołnierz batalionów chłopskich. Z całą rodziną należeli do batalionów chłopskich. Gdy dowódca batalionów chłopskich Franciszek Kamiński, dowódca 200 tysięcy żołnierzy w czasie II wojny, wyszedł z więzienia, to mówił, co tam przeżył w więzieniu. Właśnie pani Stefanii Fabiańskiej. Niedaleko jest hotel Eko, wcześniej szkoła handlowa. Pan Wojciech Gędek wspomniał Jana Piwowarczyka, 18-letniego chłopaka. On tam się uczył. Zabity w listopadzie 1948 roku w budynku dzisiejszej policji przy ulicy Długiej. A wystarczy pójść na cmentarz katedralny zaraz po prawej stronie. Pochowany Wojciech Mariański, u którego broń po akcji 8 marca ukryto, rodzina aresztowana,
pierwszej, po lewej stronie bocznej alejce, żołnierz Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłość, Gołębiowski, pseudonim Wiśniewski, trochę dalej przedwojenny radny, zabity na Anstata w Łodzi za Mieczysława Moczara, Feliks Andrzejewski, jeszcze dalej rodzina Miecznikowskich, też po tej akcji aresztowana. Także ta historia, która działa się, tak jak mówiłem, w całym kraju, ludzie, którzy tam byli, walczyli, też miała miejsce w Łowiczu. Żyje w Łowiczu, niedaleko stąd mieszka łowiczanin, pan Józef Pobralski. Zapraszaliśmy go, pojedziemy po tej uroczystości do niego. Żołnierz, który z 200-osobowym oddziałem stoczyli na Lubelszczyźnie w Lesie Stockim bitwę w maju 1945. Przeczytam kilka zdań z jego wspomnień. Walkę na śmierć i życie podejmowaliśmy z myślą o powstaniu Polski, sprawiedliwej, wolnej, demokratycznej, jednym słowem Polski powszechnej szczęśliwości. Taka Polska, wydumana w młodocianych sercach, pozwalała nam przezwyciężyć dni straszne, ponure i krwawe. Rzeczywistość, w której żyjemy, jest zaprzeczeniem nie tylko naszych młodzieńczych marzeń, ale najbardziej trzeźwego, dojrzałego rozumowania. Po bitwie w Lesie Stockim na terenie działania partyzanckiego lotnego oddziału Orlika władza tak zwana ludowa zgromadziła olbrzymie siły do likwidacji oddziału. My, słów ojczyzna, Polska, używaliśmy bardzo rzadko. Przeważnie mówił dowódca i to nad mogiłą towarzysza broni, zapewniając go, że walczyć będziemy i za niego, choć padł, by Polska powstała, niepodległa, demokratyczna i sprawiedliwa. Cieszymy się, że ksiądz proboszcz w homilii upomniał się o nauczanie historii w Polsce. W ostatnich latach Ministerstwo Edukacji tak obcina historię w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych. To nas bardzo martwi. A w takich czasach globalizacji, europeizacji Polaków w Unii Europejskiej bardzo nam potrzeba przypominać historię wielkich Polaków i tak jak dzisiaj się spotykać. Dziękujemy.